12 godzinach pierwsza ryba. To jest pierdolone. Nie przyklinaj. Zmieniłem przypon na 008, chłopie. Co myślę, będę ciągnął te małe. No i zanęta sensator. No i zanęta sensator oczywiście. Ale normalnie na początku jakbym patyka jakiegoś ciągnął. To ryba patyk. Ryba patyk. Patyczak tak zwany. Ja byłem tam. O Jezus, przepraszam. Wiedziałem, że to nienormalna ryba, bo to nie pompowało. Pewnie z uklejką w ryju. Bankowo. Wiem, że zrobimy sandata. No i to taki ładny. Ale jaki ładny. Ja, ale zgadnij za co? Za oko. To kurwa do twojej uklejki pierdolił na bank. Nie może być. Ja pierdzielę, centralnie za oko. Wygląda, że to za idiota wyszło. O, proszę bardzo, taki oto leszczyk się dzisiaj trafił. To nie leszczyk. Byliśmy dzisiaj na leszczach, no i mamy leszcze. Ile to ma? 50 ma, nie? Nie ma? Ale ładnie. Dobra, pójdź, panie kolego. Co? Rzucić ci miarkę? A daj, zmierzę, zobaczę. Tylko ją złap. Dobra, niech leży. To 48. Dobra, panie kolego, wracaj do wody. Masz szczęście, że ja cię złapałem. Bo jakby cię ten obok złapał, to by cię zeżarł. I ten drugi obok też. Poszedł. To dzisiaj jesteśmy nad wodą w Sielcach na Odrze. Jeden sandaczek był na robaczka, a teraz taki piękny leszczyk się trafił. No, trochę czekaliśmy na te ryby, bo około 5 godzin, ale coś się zaczyna wkręcać, także będziemy próbować łapać dalej. Te ryby od razu wracają do wody, żeby ich nie męczyć, bo jest dosyć gorąco. Także łapiemy dalej. Na haczyk ląduje jeden gnojak. Do koszyczka grubo robaków. Ciemna zanęta. I atakujemy, jedziemy po kolejną rybkę. Ogólnie to tutaj bardzo głębokie są główki. Przy niedaleko, tak jest 10-15 metrów od główki, to jest około 8 metrów głębokości. Później troszeczkę bardziej się wypłyca.
To na tej płytszej wodzie teraz próbuję coś złapać. No i na pewno się coś uda. No już jak tak powiedziałeś, to teraz się na pewno nie uda. Ale od razu inne branie, wiesz o co chodzi. Tego kimś. Teraz uklejka. Teraz na hak pineczka i biały. I warkot rzucam. Płoteczka. Kolejny taki. Lechur, ole pięknie. Kolejny taki leszczyk piękny. No to dobra, dzisiejszy dzień dobiegł końca. Było dzisiaj fest, ciężko coś, cokolwiek złapać. Mnóstwo uklei i małych leszczyków. Ale parę sztuk tam się trafiło, troszeczkę ładniejszych. Nie mówię tu o jakichś gigantach. Między 35 a 45 cm. Przez ostatnie 20 minut. No, może 30 minut wkręciły się płoteczki, no to złapałem około 10 sztuk. No dzień, no jak to każdy dzień nad wodą zaliczam do udanych. Miło spędzony czas. Różne dzisiaj zanęty próbowałem. Kombinowałem ze wszystkim. I robaki, i kukurydza, żeby tych małych rybek się pozbyć. Ale tak i tak na koniec się okazało, że gnojak robił najlepszą robotę. No i co? Woda się podniosła gdzieś około 35 cm. To też miało duży wpływ na to, że ryby nie brały. Zaczął straszny syf płynąć, woda brudna się zrobiła. Ale ogólnie jest ok. Więc do zobaczenia nad wodą, połamania kija. Na razie.